Cześć, witam wszystkich. Jestem na plantacji rzepaku. Okazuje się, że częściowo butterfly. Nawet nie pamiętałem. Teraz dopiero widzę różnicę w kolorze. Nie wiem, czy ona będzie dla was widoczna, ale tu w rocie jest posiane butterfly. No i tak dzisiaj wygląda rzepak. Jakieś 4 dni po nawożeniu. Trochę ciapy już znowu. Co on sobie tu ma? Wygląda sobie tu tak. Jeszcze fioletowy z zimna, z przymrozków. Jakieś tam delikatne uszkodzenia po RSM-ie są. Ale to nic. To nic, bo parę nam litrów, tam chyba 5 czy 7 litrów nam przylało na niego. No i on sobie już ten nawóz powoli, powoli. Tu było 200 litrów trzydziestki i 200 litrów z siarką. No, ale wygląda to ładnie, jeśli chodzi o obsadę. Super. Podoba mi się ta obsada. Korzystając, że muszę zagrzać ciągnik do tego czujnika, no to sobie po prostu chodzi. No, tak wygląda w większości kwazar. Tutaj na większości pola. Nie wiem, czy to będzie jako. On będzie też spóźniony, tylko korzenie nie są grube, ale jeszcze ta ziemia jest zamarznięta. Zobaczcie, cieniutki. Dlatego tu im wcześniej z azotem. Ziemia też częściowo pomękana, także tutaj ten azot też gdzieś tam sobie wleciał w te szparki, tak powiem. No, ale jest. Z daleka widać, że pięknie zielony. Będzie się powoli budował. Będzie się powoli budował, także jestem tutaj pełny nadziei. To dziękuję, pozdrawiam.